Chciałbym serdecznie powitać koleżanki i kolegów. Nazywam się Miłosz Rydzko-Bożeński i wraz z żoną, która siedzi tutaj na absolutnie pierwszym miejscu, prowadzę firmę Simply Yourself Online. Opowiem dzisiaj o SRI i SRI w ujęciu hostingowym, czyli jak dawać jakość i wspierać klienta, a nie dawać marketingowe frazesy. Od razu powiem, że z mojej prezentacji niestety został wycięty fragment o sytuacji rynku hostingowego w Polsce, ze względu na to, że się po prostu nie wyrobię. Krótkie wprowadzenie na opis tego, co robię. Mam 33 lata w branży IT, zarobkowo pracuję od 17. Robiłem absolutnie wszystkie rzeczy chyba związane z IT, od prostych witryn po zagadnienia logistyczne, księgowe. Skończywszy teraz od 2 lat na własnym hostingu. Mam obsesję na punkcie wydajności i optymalizacji witryn internetowych. Motto, którym się kieruję w działaniach zawodowych, jest motto klient jest wartością. Kilka spraw organizacyjnych. Pytania proszę na czacie na naszej stronie Simply Yourself Online. Będę na wszystkie odpisywał. Szybko powiem, o co chodzi. Przez ostatnie 7 dni nie miałem prądu, w związku z czym od poniedziałku mam taki sajgon, że nie pytajcie i po prostu pojadę do domu spać po prelekcji. Będzie konkretnie i szybko. Będę gadał, nie będzie obrazków, jest jeden mem. Podsuwam wam propozycję zrobienia własnego researchu na podstawie mojej prezentacji. Nie będę na pewno dawał konkretów w stylu jak wykonać polecenie X, żeby zablokować kogoś tam. Prezentacja będzie udostępniona też online w wydarzeniu. Na koniec będzie ankieta, jak mi poszło do samoewaluacji. No i teraz trochę wstydliwa rzecz. Nie zawsze poprawnie wymawiam trudne zwroty po angielsku, więc się nie śmiejcie. Nie drążcie też, co to za firma POME, Trazwa, Frey, Pinut.pl czy spółka X99. Nie chcę problemów z działami prawnymi na obecnym etapie prowadzenia swojej działalności. Czego dowiecie się na tej prezentacji? Dowiecie się, czym jest SRE i jak dzięki tej metodologii można zmienić swoje życie na lepsze. Powiem wam coś o medycynie chińskiej. Podzielę się z wami pomysłem, jak to zrobić, by się nie narobić. No i właśnie ten nieszczęsny, krótki komentarz do sytuacji rynku hostingowego w Polsce. Opowiem wam, jak zorganizowaliśmy nasz biznes, że nie musimy zatrudniać pracowników i możemy spać spokojnie. I też opowiem wam o tym, co to znaczy, że strona internetowa na WordPressie działa dobrze. Na pewno się nie dowiecie, jak wygląda polecenie w terminalu, które postawi hosting, zrobi kawę, wyśle maile do klientów i skonfiguruje biznes w 5 minut. Nie opowiem wam, jak skonfigurować rozwiązanie X, Y czy Z, którego używamy w swoim biznesie. Nie będzie to też porównywarka różnych usług na rynku. SRE, Site Reliability Engineering. Dobrze powiedziałem? Okej, dobra. Główne założenia, które stworzył Google, jeśli chodzi o SRI, są następujące. Keep it simple as duck, może być? Będziecie wiedzieli, o co chodzi? Okej. Keep it simple as duck. Chodzi o to, żeby nie pakować wszędzie rozwiązań tylko dlatego, że one są fancy. Tak? Jeśli możemy coś wykonać w baszu za pomocą jednego polecenia, nie twórzmy do tego kontenerów, Dockera i różnych innych rozwiązań, bo one są w ogłoszeniach rekrutacyjnych. Tworzenie nowych jednostek to zła droga. Tutaj mam na myśli, jeżeli SRI ma poprawić wydajność działania danej organizacji, to nie może być osobnym działem. Chodzi o to, żeby ścieżka decyzyjna
czy w ogóle ścieżka działania w danej organizacji, gdy coś się sypie, była maksymalnie prosta, żeby nie było długiego łańcucha maili, maili od prezesa, który nie do końca ogarnia, co się dzieje w firmie na zasadzie, a może by tak trzy kropeczki i tydzień przerwy w mailowaniu, bo potrzebujemy szybko zadziałać, tak? Bardzo ważna w kontekście SRI jest edukacja pracowników. Pracowników trzeba w taki sposób wyedukować, aby oni chcieli dostarczać jakość. Jeżeli jest pracownik, który generalnie pracuje za karę, to on będzie utrudnieniem w dostarczaniu jakości dla klienta, a klientem może być własna firma, tak? Czyli własna organizacja. Najważniejszą chyba zasadą, jeśli chodzi o SRI, jest to, że fuck-upy są, były i będą. One są normalne, wszystkim się zdarzają. Przyznajemy się do nich, mówimy o tym, co spowodowało ten dany fuck-up, mówimy jak o tym, jak to rozwiązaliśmy. Nie chowamy głowy na zasadzie, nasz dział pracował intensywnie 24 godziny na dobę nad państwa problemem, bla, 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 bla. Tak? Mówimy, co się stało, jak to naprawiliśmy. I tyle. To jest wartość, którą już klient mocno docenia, ponieważ właśnie rynek hostingowy w Polsce jest na tyle specyficznym rynkiem, że nie zawsze się przyznają, oczywiście oprócz firmy OVH Cloud, żeby nie było, firmy hostingowe zawsze chwalą się uptime'em 100%, który w świetle SRI jest niemożliwy do spełnienia. Kolejna rzecz to działanie małymi kroczkami. Nie projektujemy usługi przez 3 lata, potem ją wdrażamy przez rok, bo ona już będzie nieaktualna. Ulepszamy małymi kroczkami, element po elemencie i dzięki temu ta usługa jest coraz lepsza w miarę możliwości działania, tak? Automatyzujemy absolutnie wszystko, co się da, tak? Jeżeli możemy zautomatyzować, nie wiem, co byście zautomatyzowali, a co jest jeszcze nie zautomatyzowane? Okej. Załóżmy, że rekrutacja w świetle SRI i jednostki, w której pracujecie, to coś bardzo trywialnego, a przechodzi przez 10 osób, tak? Napiszcie skrypt, niech rekrutuje. Jest to lepsze rozwiązanie niż z dołu ten łańcuszek maili, łańcuszek komunikacyjny. Nie mierzymy wszystkiego, co ma wpływ na naszą usługę, ale mierzymy i interpretujemy wszystko, co ma na naszą usługę, co ma wpływ na naszą usługę. Różnica polega na tym, że w SRI, na przykład, jeżeli jest, załóżmy, czas dostępu do bazy danych, tak, średni na zapytanie, załóżmy, jest tam, nie wiem, 100 milisekund, no to jeżeli jest przez 10 sekund pik, który zwalnia bazę danych na przykład do pół sekundy, to jest to ok. My nie musimy wtedy reagować. Ale dopiero jeżeli ten poziom jest na przykład przez 10 minut, to znaczy, że baza danych zwolniła i czas zareagować. Sytuacje jakby wyjątkowe się zdarzają, ale nie zawsze trzeba podejmować akcję, tak? I kolejny bardzo ważny element SRI, na który Google zwraca uwagę, to mówienie językiem docelowego klienta. Nie wiem, gdzie to tutaj mam, nie mam. Chodzi o na przykład taki sztandarowy przykład podawany przez Google, to jest czas dostępności strony. Dostawcy chwalą się, że jest to na przykład 99,99 czasu. Aha, mam to potem na slajdzie, dobra. Chodzi o mówienie językiem docelowego klienta. No i tak jak już powiedziałem, keep it simple as duck. Jeżeli jest jakieś rozwiązanie, które rozwiąże wasz problem w organizacji, to skorzystajcie z niego. Nie bójcie się skorzystać z rozwiązania, które jest dostępne albo nawet jest płatne. Po prostu jest to lepsze niż tworzenie swojego własnego rozwiązania dla sportu,
Tak? Obserwuję bardzo dużo programistów, bardzo dużo firm, tworzę rozwiązania dla sportu, które potem sprzedaję klientom. I to jest taka wydmuszka w tej chwili. Unikajcie tego, gdzie się da. Naprawdę, jeśli macie wdrożyć rozwiązanie oparte na nie wiem jakich technologiach, które może być załatwione dwoma czy trzema komendami w Bashu, zróbcie to w Bashu. Tak jak mówiłem o już tworzeniu nowych jednostek organizacyjnych, które mają zajmować się SRI, znowu, niech SRI zajmują się programiści, administratorzy, którzy tworzą tą usługę, tak? A nie oddzielny dział, który będzie coś tam mówił do administratorów. Administratorzy będą udawali, że coś tam rozumieją, ale i tak będą robić po swojemu, tak? Niech oni tworzą tą usługę, niech oni zaproponują rozwiązania, które sprawią, że ta usługa będzie lepsza. I tak jak mówiłem, fuck up to nie jest tragedia, absolutnie. Cały szkopuł polega na tym, żeby co z tym fuck upem zrobić. I to jest właśnie improvise, adapt, overcome. Tak? Czyli mamy fuck up, na przykład, o, przedstawię wam fuck up, który zdarzył mi się pod koniec zeszłego roku. Tak jakoś się stało, że apt-get przestał mi działać na serwerze. Po 2 godzinach dłubania, co się dzieje, jak to naprawić, bo jakby co się dzieje nie było dla mnie istotne, ważne było, żeby naprawić i zaktualizować system, doszedłem do wniosku, że najprostszym rozwiązaniem będzie przywrócenie backupu sprzed tygodnia i nadpisanie go plikami, które się zmieniły do momentu, w którym coś jeszcze tam działało na zasadzie. Coś w pewnym sensie działało. To był strzał w dziesiątkę, bo miałem dane klientów, były na oddzielnym woluminie, bazy danych były na oddzielnym woluminie, logi były na oddzielnym woluminie. Backup oszczędził mi co najmniej nieprzespaną noc i pozwolił na szybkie wykonanie, rozwiązanie danego problemu. Czy to było rozwiązanie, którego byście się podjęli na produkcji? Nie wiem. U mnie byłem na tyle pewny i swoich backupów, i swoim umiejętnością, że zdecydowałem się to zrobić. I powiem wam, że byłem bardzo usatysfakcjonowany z tego, jak to wyszło finalnie. Automatyzujemy wszystko, co się da, tak? Nie, to właśnie już o tym mówiłem. Mierzenie dostępności stron, there is an app for it. Nie tworzymy znowu swojego rozwiązania, tylko wykorzystujemy coś, co się nada. Oszczędza to czas, koszty, nerwy i wszystko. Automatyczne banowanie na hostingu to jest w ogóle absolutna podstawa. Jest masa dostępnego softu darmowego do tego, a hostingi z tego z jakiegoś powodu nie korzystają. Jest na to apka, tak? Mierzymy i analizujemy jakiś czynnik, na przykład czas dostępu do bazy danych, jest na to apka. Nie piszemy własnych rozwiązań, nie wyważamy drzwi, które są już otwarte, tak? I teraz właśnie a propos mówienia językiem klienta. Taki przykładowy dialog. Dostępność swoich stron w zeszłym miesiącu wynosiła 99,9%. Kto z was wie, ile to jest na pierwszy rzut oka, nie patrząc na później wartości? Czy ktoś z was się zastanawia, ile to jest? Okej, okay, kolega wie. Słucham? ¼ minuty. W grudniu, tak? Czyli zakładając 31 dni. Klient nie wie, o czym do niego mówicie. To znaczy, że twoje strony działały przez około 44 595 minut. Ale wciąż nie wiesz, ile to jest 100%. To znaczy, że mieliśmy awarię, sztab ludzi pracował intensywnie, w pocie czoła, żeby wypracować satysfakcjonujące rozwiązania. Dalej klient nie wie, o co chodzi, o czym się do niego mówi, i tak działa większość firm hostingowych w Polsce. Większość, nie wszystkie.
To znaczy, że twoje strony nie działały przez 45 minut w zeszłym miesiącu, 3 razy po 15 minut między 2 a 3 w nocy. To jest wartościowa informacja dla klienta, taką, jaką on chciałby uzyskać. Teraz rzecz o medycynie chińskiej. Wybaczcie mi, że będę opowiadał czasem o swoim biznesie, o naszym biznesie, ale to jest dosyć niezbędne, tak? Bo my prowadzimy nasz biznes w taki sposób, żeby płacić nam za to, że strony naszych klientów są zdrowe, że serwer jest zdrowy, a nie charge'ować za każdą najmniejszą pierdółkę, która nie działa. Bo tak jak mówiłem, rzeczy nie działają. Rzecz o medycynie miłoszkowskiej. Słuchajcie, ja przepracowałem bardzo dużo w swoim życiu. Nie wiem, ile zrobiłem fuck-upów i kilka lat temu podjąłem decyzję, że ja już chcę mieć spokojne życie. Tak? I tworzę takie rozwiązania, które nie wymagają ode mnie nadmiernej ilości pracy, a dają wartość klientowi. I to jest takie jakby może trochę odkrywcze, tak? Już przesiedziałem przy swoim komputerze tyle, że już nie chcę przy nim siedzieć. Ja chcę coś tam sobie pozwiedzać na świecie i tak dalej, i tak dalej. Tak? Teraz opiszę wam, jak do tego doszło, że założyłem swój własny hosting. Przećwiczyłem praktycznie wszystkie hostingi, przenosząc po kolei swoich klientów z hostingu na hosting. Ostatnim przystankiem była firma Pay, z której byłem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o jakość działania, a do momentu, kiedy nie została kupiona przez spółkę B99. Wszędzie tam, gdzie jest gwiazdka, to znaczy, że jest przekręcona nazwa firmy, ale myślę, że jeśli siedzicie w temacie, wiecie, o kogo chodzi. Słucham? Aha, na korytarzu, dobra. Problem zakupu firmy Pay przez spółkę B99 polegał na tym, że zaczął być zrównywany poziom usług, niestety w dół. Noż biuro jego kac. To jest autentyczna dyskusja moja z działem supportu. Zawsze zaczynała się tak samo. Moje witryny zużywają 3,4% procesora, mam im 10, a państwo wysyłacie mi maile o tym, że moja usługa zużywa za dużo zasobów. Czy czujecie gdzieś tutaj jakąś logikę? Support. Sprawdzimy to. OK, sprawdziliśmy. Musi pan przejść na wyższą usługę, bo zużywa za dużo zasobów. OK. Ale co dokładnie zużywa za dużo zasobów? Ja nie otrzymałem tej informacji. W ogóle, skoro wasz panel pokazuje zużycie na poziomie 3,4%. W celu zapewnienia ciągłości działania proszę przejść na wyższą usługę. Czy dostałem odpowiedź? Nie, nie dostałem odpowiedzi. Czy przejście zakończy wasze maile o przekraczaniu zasobów? Support odpowiedział, że tak. Dwa dni później historia zaczęła się na nowo. Po przejściu na limit 15% dostawałem maile, że znowu je przekraczam. Zużycie po mojej stronie 3,4%. No i zacząłem szukać, co by tu zrobić, żeby nie być w firmie Pay. Moim założeniem było posiadanie nie hostingu shard, nie VPS-a, tylko dedyka. Tak? To była dla mnie kluczowa sprawa, żeby mieć kontrolę po tych wszystkich przejściach z różnymi firmami. Chciałem to ogarniać samemu, wierzyłem, że mam do tego wiedzę, przekonałem się, że mam. Nie chciałem zatrudniać administratora, nie chciałem mieć rozbudowanego helpdesku, który nic nie daje. Tak? Przetestowałem Wespę, cPanel, ISP Config, WebMin, Direct Admin, Virtual Admin, Virtual Min. Wszystkie te rozwiązania były nakładką na serwer, a nie rozwiązaniem holistycznym. Tak? Czyli tak naprawdę to była strona, która coś tam mogła, która tworzyła jakby trochę takie wirtualne usługi dla klientów. No okej, okay, ale to wciąż nie rozwiązywało mojego problemu, który był, czyli pełna kontrola nad serwerem. Te rozwiązania mają jeszcze jedną wadę, są brzydkie i nieintuicyjne.
No i wymyśliłem sobie, że sam zbuduję taką usługę, tak? Po pierwsze, zacząłem dobierać dostawców w taki sposób, żeby móc do nich delegować w ramach opłaty miesięcznej, móc delegować do nich utrzymanie serwera. Czyli na przykład jak coś się sypie na serwerze, no to patrzę, co się sypie na serwerze i forwarduję maila, czy piszę na czacie do usługodawcy X, ej, słuchajcie, tu jest mój klucz licencyjny, mogę z wami rozmawiać, naprawcie mi to. Wybrałem kilku dostawców, o tym zaraz też powiem, których czas reakcji był bardzo dobry. Większość spraw, które nawet takich dużych, załatwiam z supportem w ciągu godziny. Przy czym moje zadanie polega na tym, żeby utworzyć im konto na SSH, wpuścić ich na serwer i zapomnieć o temacie. Tak? Są umowy, które to regulują, jest to full bezpieczny i tak dalej, i tak dalej. Wszystko musi być obsługiwane przez telefon. Wszystko. Nie ma rzeczy, która wymaga ode mnie konieczności posiadania komputera, nawet jeśli go cały czas ze sobą mam. Tak, siedzę w kawiarni, piję kawę, coś się dzieje, szybko do supportu, piję kawę dalej, tak? No z telefonu, tak. Oczywiście nie dzwonię. Dzwonienie dla mnie to jest jakaś masakra. To jakby w jakiś sposób rozwinąłem tą myśl, to jeśli czegoś nie wiesz, to zrób tak, żeby ktoś inny, na tym możesz polegać, to wiedział i płać za to. Różnica pomiędzy bezpłatnymi usługami a płatnymi usługami właśnie polega na supporcie. Ludziom się chce, jeśli dostają pieniądze. No to nie jest jakaś odkrywcza prawda. I rozwiązanie po... I w końcu doszedłem do rozwiązania zwanego Pleskiem. Mało kto polecał Pleska, bo to jest taka wielka firma. Właścicielem Pleska jest ta sama firma, która jest właścicielem cPanelu, więc tam jest na pewno strasznie drogo. To jest tam, nie wiem, 1000 dolców miesięcznie. Słuchajcie, 45 euro za miesiąc za serwer. To naprawdę nie jest dużo. Nie ma limitu domen. Jest coś takiego jak WordPress Toolkit, o czym zaraz opowiem. Są narzędzia deweloperskie. Hosting jest kompletny, jeśli chodzi o potrzeby dzisiejszych programistów i zwykłych userów. Do tego jest to panel intuicyjny, szybki, nie obciąża serwera i naprawdę się rozwija. To jest coś, to jest rozwiązanie, które się naprawdę rozwija i nie rozwija się na zasadzie, że zmieniliśmy nazwę pliku na serwerze z X na Y, tylko dajemy ci nowe rozwiązanie, które jest wartościowe. Duża dowolność konfiguracji, które są również niewspierane przez Pleska, czyli wszystko, co mamy na serwerze, w naszym przypadku jest to Ubuntu, możemy sobie zmodyfikować. Jedyna rzecz polega na tym, że są czasem aktualizacje, które nadpisują konfigi, które są customowe i trzeba je po prostu przywrócić. Tak? To na to też jest apka. Support 24 godziny na dobę przez czata, super. Odpowiadają, rozwiązują problemy, tak? Są skuteczni. W porównaniu do innych rozwiązań na rynku, oni dbają o cały system operacyjny od zera. Jedyne co trzeba, to zainstalować Ubuntiaka i zainstalować Pleska. I słuchajcie, zastanawiałem się, czy nie ma jakiegoś haczyka. Trochę poniuchałem, trochę porozmawiałem z ludźmi z Pleska i okazało się, że moje obawy co do bezpieczeństwa są kompletnie nieuzasadnione, ponieważ Plesk płaci duże pieniądze za testy penetracyjne swojego rozwiązania. Jak dla mnie bajeczka, naprawdę. I wszystko stoi na dropletach w DigitalOcean. Te kapcie retiny to jest właśnie swagbag z DigitalOcean. Backupy robią się raz w tygodniu. Ja je mogę weryfikować, są snapshoty, jest to elastyczne rozwiązanie i uwaga, uwaga, są 4.9, jeśli chodzi o SLA. Tak? Oni gwarantują to. I w ostatnim półroczu była jedna awaria, która trwała 3 godziny, między 1 a 4 w nocy
i była spowodowana jakimś większym padem we Frankfurcie usług. Tam wtedy dużo rzeczy nie działało w internecie. Współpracując z Plesjem, co też czyni ich jakby preferowanym dostawcą, rozumieją klienta i jego potrzeby. I jakby ja bardzo kocham firmę Google, ale rozwiązanie serwerowe jest dla mnie nieintuicyjne, tak? W DigitalOcean to jest znowu simple as duck. Czyli mamy podstawę, tak? Mamy panel, który ja mogę, którym mogę zarządzać hostingiem, mogę wpuszczać tam klientów, ale to nie jest wszystko. Są jeszcze dwie rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Pierwsza z nich to jest bezpieczeństwo, a drugie to jest, co zrobić, żeby było szybciej, tak? No i właśnie wybór padł na Lightspeed. Znowu komercyjne rozwiązanie, które obecnie kosztuje mnie $28 miesięcznie. Myślę, że niejedno wino jest droższe. Myślę, że nie płacimy więcej za pizzę co miesiąc niż za Lightspeeda, ale Lightspeed ma w wersji płatnej taką magiczną wtyczkę do WordPressa, która robi cache'a, ale ten cache nie jest robiony na poziomie WordPressa. Nie wiem, czy kojarzycie architekturę WordPressową w ogóle, jak ona tam wygląda, ale tam wszystko się da zrobić, zategować pluginami, tak? I problem polega na tym, że rozwiązania, które powinny działać poziom wyżej, czyli po stronie już serwera czy sieci, one są imitowane przez WordPressa za pomocą pluginów, tak? I generalnie większość wtyczek do cache'owania, który robi cache na poziomie WordPressa, które mają przyspieszyć WordPressa, co robią? Zwalniają WordPressa. Są firmy na rynku typu Fome albo Trazwa, liderzy hostingowi w Polsce, których zainstalowanie wtyczki do cache'owania przyspiesza tą stronę. Ale dlaczego ono przyspiesza? Ponieważ znowu jakiś case z poprzedniego roku, przenieśliśmy klientkę z Home'a. U niej witryna ładowała się, uwaga, 99 sekund. 99 sekund. To jak na chwilę obecną jest nasz rekordzista. Wtyczka cache'ująca przyspieszyła na Foamie o 2 sekundy. Czy to była jakość dla klienta? Nie, to nie była jakość dla klienta. My ją przenieśliśmy, zainstalowaliśmy właśnie wtyczkę, która jest w komercyjnym Lightspeedzie, a której nie ma w Open Lightspeedzie, która zarządza cache'em. Tylko to przyspieszyło stronę z 99 sekund do 4 sekund. Tylko nasza konfiguracja. Żadna optymalizacja, żadne pisanie motywów od zera, tak? Lightspeed z LS Cache'em, Memcached'em i Redisem daje nam w tej chwili poziom 10 tysięcy userów per minuta, per strona. Tak? Czyli na godzinę jest to 600 tysięcy użytkowników, na całą dobę to jest wolumin na poziomie 20 paru milionów na stronę. Tyle wytrzymujemy, tak? Zawsze mam wrażenie, że to, o czym mówię, to takie, wiecie, banały, i że to, nie wiem, Home ma wolumin na poziomie 300 miliardów odwiedzin na stronę. To, żeby dawać jakość klientom, to ja muszę wiedzieć, co się z klienta stroną dzieje. Ostatnio wdrożyłem Rollbara, który generalnie robi jedną rzecz, nad którą pracowałem w sumie przez pół roku, której mi się koniec końców nie udało zrealizować przez specyficzne rozłożenie witryn na serwerze, która jest jakby domyślnym działaniem Pleska. Rollbar agreguje logi z witryny i wypuszcza je do jednego panelu. Wymaga do tego założenia profilu na Rollbarze i wpisania secret code'a na witrynie WordPressowej. Przekierowuje errory i errory z konsoli, tak? Czyli jest rozwiązaniem kompletnym. Dzięki temu ja wiem, co się dzieje u klienta na stronie, tak?
dążę do tego, żeby nie było errorów. Wtedy wiem, że ten WordPress działa dobrze. Jeżeli coś jest nie tak, to zobaczę to w rollbarze. Bo rollbar właśnie, tak jak powiedziałem, lody serwerowe plus lody z konsoli JavaScriptowej. Uptime Robot to jest też bardzo przydatne narzędzie. Znacie Uptime Robot? OK. Uptime Robot mierzy uptime witryny, wysyłając curlem requesta na dany adres www i analizuje zwrotkę, po jakim czasie i jaki jest status, tak? Czyli jak jest 200, to jest zielone światełko, a jak jest cokolwiek innego, to jest czerwone światełko i należy zareagować. Można takie rozwiązanie napisać samemu, można je skomplikować na 1000 różnych sposobów, natomiast dla mnie, jako właściciela tego biznesu i osoby, która dostarcza to rozwiązanie klientom, najważniejsza jest jedna rzecz. Same zielone światełka. Tylko to. Wtedy wiem, że witryna działa dobrze. Jest taka pani, która szkoli z WordPressa. Pani Jola, nazwijmy to, która uczy jednej rzeczy. Wtyczka do WordPressa, do SEO, Yoast, nie wiem, kojarzycie? OK, widzę, że ktoś kiwa głową, super. Nauka tej pani jest następująca. W Yoastie ma się wszystko świecić na zielono. Wtedy macie dobrze zoptymalizowaną witrynę, jeśli chodzi o SEO. Jest jeden myk tylko. Yoast nie rozumie języka polskiego. Teoretycznie działam w podobny sposób, wszystko ma się świecić na zielono, ale to informuje o stanie moich witryn na serwerze. WordPress Toolkit to jest coś, co jest w Plesku, w wersji przyjaznej. W wersji mniej przyjaznej to jest WP CLI do zarządzania instancjami WordPressa z poziomu linii poleceń. WordPress Toolkit pozwala mi na robienie rzeczy, które klienci chcą, żebym im zrobił w czasie takim, że nie muszę im podnosić ceny usług. Po prostu to robię. Chcecie witrynę stagingową? To są dokładnie 2 kliki i około 2 minuty na stworzenie takiej witryny. Witryna stagingowa, klient tam wprowadza zmiany. Co dalej? 1 klik. Żeby przenieść to na witrynę produkcyjną i ze sobą zsynchronizować. Nie jest to głupie nadpisanie baz danych ze stagingu na produkcji, tylko tam jest naprawdę synchronizacja, tak? Wszystko działa w sposób, którego oczekuję, tak? Znowu, żeby simple as duck, moje życie było simple as duck, tak? Ja nie chcę się przejmować, co tam się dzieje, to ma działać. WordPress Toolkit ma też płatny plugin do tego rozwiązania. To są w ogóle obydwa rozwiązania są tworzone przez Pleska, tak? Smart Updates robi jedną rzecz. Aktualizuje pluginy WordPressa i motywy. To jest trywialna rzecz, ale do tego on robi tak. Najpierw robi backupa, odtwarza to na stagingu, aktualizuje tam poszczególne pluginy, motywy Core'a WordPressa, wykonuje testy wizualne, czyli porównuje witrynę testową z produkcyjną i jeśli wszystko jest OK, to odbywa się aktualizacja na produkcji. To jest full bezpieczne rozwiązanie, które kocham, no, po prostu zakochałem się. Tak? No i jak w ogóle stoisz czasem? A, no to już. Teraz poświęcę trochę czasu na bezpieczeństwo. Podobnie jak z hostingami, panelami hostingowymi, bujałem się z różnymi rozwiązaniami. Intuicyjnymi, nie intuicyjnymi. Jakby to powiedzieć? Wszystko było dla administratorów. Nic nie było dla takiego użytkownika jak ja, który chce mieć biznes i chce mieć pewność, że coś działa dobrze i jest bezpieczne.
Tak? Wszystko wymagało trzepania naprawdę kolosalnych ilości linii poleceń. Zrobienie podstawowego firewalla to jest w IP tables, nie wiem, kilkaset linijek, tak? Dorobienie do tego blokowania jakiegoś dynamicznego to jest znowu jakieś absurdalne ilości kodu. Chciałem mieć rozwiązanie niedostępne z poziomu Pleska, które będzie zintegrowane z Pleskiem i po prostu napindalało wszystkie boty niecnych użytkowników, po prostu ich wykopywało z serwera, tak? I Immunify 360 to robi, tak? Jest zintegrowane z firewallem. Jakby złamanie jakiejś reguły, która pochodzi albo z bot security, albo pochodzi od Immunify, jest moją własną regułą napisaną, skutkuje jedną rzeczą, banem. Jest jeden wyjątek, który, przepraszam, dwa wyjątki, które są u mnie na serwerze, które mogą wystąpić i które nie skutkują banem. Pierwsza rzecz to jest, dwa razy z rzędu podane jest nieprawidłowe hasło do konta pocztowego przez istniejącego użytkownika. To zabezpiecza mnie przed dzwonieniem przez klientów, że oni się próbują zalogować i nie mogą. Drugi case, który jest, to jest logowanie do WordPressa. Znowu, jeżeli istniejący użytkownik chce się zalogować do WordPressa i dwa razy poda nieprawidłowe hasło w ciągu 3 sekund, to ja mówię, papa. Normalny użytkownik nie zrobi tego w czasie 3 sekund, tak? Przy całe pozostałe próby naruszania bezpieczeństwa skutkują banem. Powiem wam, że zastanawiałem się, czy banować wszystko jak leci, czy jednak być takim użytkownikiem, czy administratorem na zasadzie, no dobra, niech oni sami tam poskanują te porty, nic się nie dowiedzą i tak dalej. Nie, słuchajcie, ja chcę mieć święty spokój. Blokuję wszystko. Jest to bardzo rygorystyczne podejście, ale dzięki temu DDoS-y, których doświadczyłem 3 dotychczas, trwały przez 5 minut. Naprawdę nic się tam nie stało. Super. Immunify oprócz takiego holistycznego rozwiązania, bo to jest firewall, incydenty, web application firewall, współpraca z fail to banem, ścisła, skaner malware, aktywna obrona, zarządzanie reputacją poszczególnych stron internetowych przez sprawdzanie ich statusu w różnych listach, blacklistach, ma jedną rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła. To jest strony, które działają na moim serwerze z automatu, mają do formularzy wstawionego honeypota i Invisible Capture. Zostałem skrytykowany przez właściciela jednego z większych hostingów w Polsce, ale jak to ja ingeruję w formularze. Ale słuchajcie, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale takie rozwiązanie sprawia, że moi użytkownicy nie mają pierdeliarda komentarzy w WordPressie, nie mają różnych, nie wiem, dziwnych zamówień i tak dalej, i tak dalej. Czy moje postępowanie, czyli nie przerzucenie tego prozaicznego zadania na użytkownika, tylko wzięcie kompleksowo, czy to rozwiązanie jest złym rozwiązaniem? Znowu, w Immunify jest to dostępne przez zaznaczenie jednego haczyka, tak? Jednego ptaszka, włącz honeypoty, włącz Invisible Capture. Tyle. Są logi. Dziennie tego typu naruszeń, właśnie czy wypełniania honeypotów, czy prób złamania kapczy, na 150 witryn jest około 400 tysięcy. Strony są skanowane cały czas, tak? I ten krótki okres przed zablokowaniem, a zablokowanie to jest po prostu wrzucenie IP-ka na blacklistę, one po prostu wystukują
no bardzo dużo tych, tych naruszeń. Munify daje mi też możliwość od zadbania o jądro w taki sposób, że patche do jądra są, nie wymagają restartu systemu. To jest kolejna rzecz, która, za którą kocham Immunify. I słuchajcie, to wszystko sprawia, że ja mam bezpieczny hosting. Tylko w dzisiejszych czasach stwierdzenie bezpieczny hosting wymaga ode mnie czegoś więcej niż po prostu zaufania jednemu narzędziu, tak? Do tego przychodzi hardening jakby we własnym zakresie. Korzystam z pięciu rozwiązań. Z Nix Auditor, Lenis, Tripwire, Tiger i WP Scan. Robię sobie takie sesje z serialem w którąś sobotnią noc. Staram się robić to co tydzień i wprowadzam nowe fiksy do systemu. Tak? Najbardziej załamał mnie Lenis, który mi pokazał około 300 fiksów do wprowadzenia o krytycznym znaczeniu, jednocześnie oceniając poziom hostingu na 98 punktów na 100. W tajemnicy wam powiem, że przygotowuję taki raport o jakości hostingu w Polsce. Wykminiłem, w jaki sposób odpalić takiego Lenisa na przykład trazwie.pl albo fome.pl. Wykminiłem, w jaki sposób na tych hostingach zrobić benchmarki inne niż czas ładowania strony, tylko takie coś, które dają jaką konkretną wiedzę, jaki ten hosting jest. Tak? Raport się tworzy. Będzie 25 najpopularniejszych hostingów w Polsce. Zbieram jeszcze na prawnika, bo firma trazwa.pl reaguje panicznie na dowolną negatywną opinię na przykład Rootnode. Znacie taki forum Rootnode? A wiecie, jaka jest historia Rootnode'a? Rootnode stworzyli ludzie, którzy wyprowadzili się z webhosting Talku w momencie, kiedy webhosting Talk został kupiony przez Trazwę i Trazwa zapewniła użytkowników forum, że pozostaną neutralni i nie będą promować swoich usług. Oczywiście się tak nie stało. Testy penetracyjne muszą być wykonywane, myślę, że raz na kwartał. To jest coś, co pozwoli na... Ogólnie tak, gdybym ja robił testy penetracyjne, a mam kompetencje do tego, to mógłbym nie zauważać podstawowych rzeczy, bo jestem do nich przyzwyczajony. W testach penetracyjnych potrzebne jest spojrzenie z zewnątrz. Jeśli ktoś ma oceniać waszą usługę, to musi robić osoba spoza jakby koru tej usługi. Tak? Inaczej testowanie czegokolwiek nie ma sensu. To jest tak jak, nie wiem, piszę aplikację w Laravelu, tak? Nie jestem od testowania tej aplikacji. Powtarzam to klientowi cały czas. No dobrze, i teraz przechodząc do meritum. Ile mam czasu jeszcze? 17 minut, o Jezus. Okej. Przechodząc do meritum. Strona na WordPressie działa dobrze, gdy jest aktualna, wydajna, brak błędów, warningów w konsoli JavaScriptu i zoptymalizowana. Za to się bierze mniej więcej 200-300 zł za każdą sekundę przyspieszania strony. Ja to daję w zestawie. Dlaczego? Bo mogę. Czy psuję rynek? Nie, nie psuję rynku. Zrobiłem taką usługę, która po prostu na to pozwala. Tak? Jeśli trzeba zrobić jakąś sprzedaż klientowi, robię sprzedaż klientowi, no bo to zajmuje więcej niż moja, że tak powiem, przysłowiowa godzina na poświęcenie danej witrynie trochę czasu. I słuchajcie, mój hosting nie jest do kupienia przez, konto na tym hostingu nie jest do kupienia przez każdego.
Tak? To jest pierwszy gwarant jakości, którą oferuję. Jest to też zabieg marketingowy, ale skuteczny. Chodzi po prostu o to, że gdybym przyjmował wszystkich z ulicy, to nie byłbym w stanie poznać witryn swoich klientów i o nie zadbać. Nigdy się nie otworzymy na klientów, że tak powiem, z ulicy, tak jak From czy Trazwa, bo tam, gdzie jest jakość, tam nie ma ilości. Po prostu. Ten kij ma dwa końce, że tak powiem, tak? Obydwoma kijami może mnie trzasnąć po plecach albo w głowę. Bo z jednej strony nigdy nie będzie tak, że ja w ciągu miesiąca, chyba nigdy nie będzie tak, nie wiem, nie będzie tak, że w ciągu miesiąca przyjmę 300 klientów do siebie na hosting, tak? 300 klientów razy nasza usługa kosztuje 3000 rocznie. Dużo. Nie wiem, 6 milionów, 9 milionów, coś takiego. Okej, nie zarobię takich pieniędzy, tak? Z drugiej strony nie będę miał takiej odpowiedzialności na sobie. A ja naprawdę nie chcę zarabiać największej ilości pieniędzy, jaka jest możliwa. Tak? Dlatego nasz hosting przyjmuje klientów tylko i wyłącznie z polecenia. My rozmawiamy z takim klientem, my sprawdzamy jego stronę, robimy proces jakby audytowania, zanim w ogóle podpiszemy umowę, sprawdzamy, co jest na tej witrynie, sprawdzamy, co to jest za człowiek, bo to jest kluczowy element w ogóle dla mojego życia. Ja nie chcę klientów, którzy za 100 zł rocznie o 3 nad ranem w sobotę albo w niedzielę będą do mnie dzwonić, że coś im nie działa. A w tej chwili to jednak jest trochę czasu, żeby pogadać o hostingu w Polsce. W tej chwili wygląda to tak. Klient, który jest nieświadomym klientem, ale niekoniecznie musi być głupim klientem, tak? Nieświadomość a głupota to są dwie różne rzeczy. Klient nieświadomy oczekuje hostingu za 100-200 zł rocznie, nielimitowanej powierzchni, zajebiaszczej szybkości działania, supportu 24 na dobę przez telefon, broń Boże na czata. Jeśli jest czat, to oczekuję odpowiedzi w ciągu minuty. Powiedzcie mi, gdzie tu jest jakość? Nie da się, po prostu się nie da. Zatrudnienie człowieka za inną stawkę niż 2000 zł miesięcznie, a umówmy się, że 2000 zł miesięcznie w tej chwili nie starcza na nic, jest po prostu nieetyczne, tak? I nie można zatrudniać, jakby to się nie spina, tak? Gdzieś tu jest haczyk, który powoduje, że jakby masowe przyjmowanie klientów na hosting w cenie za 200 zł za usera, gdzieś tu jest haczyk. Haczyk jest w tym, że jest tak jak w liniach lotniczych sprzedawany jest nadkomplet miejsc na lot, tak? I po prostu pobożne życzenia, że taki user nie wykorzysta zasobów, które ma. W większości przypadków jest tak, że rzeczywiście wszystko jest ok. User zamiast deklarowanych, nie wiem, 10 tysięcy odwiedzin na godzinę ma 3 odwiedziny na tydzień i to się spina, tak? Userzy, którzy przekraczają swoje limity, dostają po twarzy wyłączeniem usługi na przykład pół godziny pod pretekstem restartu serwera. Znowu z firmy From przyniosłem klienta, któremu From po mailingach wysłanych, po cotygodniowym mailingu wysłanym do swoich klientów miał wzmożony pik odwiedzin, tak? I zawsze o godzinie 12:45, to było mniej więcej 45 minut po mailingu, w hołmie przez przypadek coś przestał. O Jezu, powiedziałem to. Coś przez przypadek się zaczęło dziać. Rozmowa na infolinii pół godziny. Na czacie nie możemy panu pomóc, proszę skontaktować się z działem technicznym, bo my jesteśmy tylko od naganiania klientów i tak naprawdę
No i okazało się, słuchajcie, że strona mojego klienta wytrzymywała ruch na poziomie 80 użytkowników na godzinę. Robiła to w 10 minut i witryna była restartowana z jakimś tam nagłą awarią. I to było przez rok, tak? Za każdym mailingiem był taki magiczny moment, kiedy usługa była wyłączana. W tym wszystkim klient dowiadywał się od tego, od swoich klientów, którzy chcieli kupić coś. To przynosiło mu realne straty, bo on miał klientów, którzy chcą kupić, ale nie mogli. Musieli robić rzecz, która w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach jest dosyć dziwna, mianowicie obsługiwać zamówienia mailowo. No ale coś musieli robić, tak? Na rynku mamy trzy firmy, trzy spółki, które zgarniają wszystko i dają tylko marketingowe frazesy, tak? Dają hosting SSD pod WordPressa, który de facto nie różni się niczym od zwykłego hostingu, oprócz jednej rzeczy, oprócz ograniczonej pojemności, tak? Bo SSD kosztuje więcej niż HDD, tak? Nie ma tam różnicy w wydajności. Spółka B99 kupuje wszystkie mniejsze firmy i robi z tego jednego wielkiego molocha, tak? Obniżając jakość usług i podwyższając ceny. Tak? Tam ROI z poszczególnych działań marketingowych jest bardzo wysokie. No słuchajcie, żyjemy w wolnym kraju jeszcze, więc jakby, no okej, ale czy to jest korzyść dla klienta? Nie, rynek hostingowy w Polsce przeważnie nie daje już jakości. Tak? No i jest firma Trazwa, która za każdą negatywną opinię de facto na blogu, na forum, gdzie są ich szkodniki, wysyła po prostu wezwania do zaprzestania pomawiania. Słuchajcie, pomawiania, tak? Pomawianie jest poważnym przestępstwem. No i teraz wszystko by było okej, tak? No bo są firmy i firmy, ale od pewnego czasu, od mniej więcej 2 lat, firmy, które nie zawsze pozytywnie wypowiadają się na temat tej spółki, mają na przykład w ciągu jednego dnia 60 negatywnych opinii od swoich klientów. Znam człowieka, który zweryfikował to i się okazało, że to jest firma jego znajomego, która sprzedaje takie usługi, czyli spamowanie negatywnymi opiniami konkurencji. I on się przyznał, że to wykupiła taka firma właśnie jakaś tam, tak? Domyślcie się, o co chodzi. I tak wygląda rynek hostingowy w Polsce. Nie ma jakości. W jednym przypadku są działania skrajnie nieetyczne, podchodzące pod łamanie prawa. Natomiast klienci o tym nie wiedzą. Dlatego klientów trzeba edukować. To jest jakby główne założenie. Była dzisiaj u nas klientka, która jej poziom wiedzy wykluczył dyskusję na poziomie zwykłego języka technicznego. Tak? Asia, wyjaśniając, po co jest ta magiczna zielona kłódka w adresie, użyła takiej metafory, że dwóch użytkowników rozmawia ze sobą, przez szklaną rurę lecą słowa i na przykład dane karty kredytowej przy zamówieniu i każdy, kto sobie stanie koło takiej szklanej rury pomiędzy dwoma użytkownikami, może sobie spojrzeć, sobie to przeczytać, tak? No bo ruch nie jest szyfrowany, można się podłączyć w Starbucksie do hotspota, coś tam sobie podziałać, zobaczyć, co się, jakie pakiety krążą i już wiemy, co się dzieje, tak? A zielona kłódka sprawia, że tych dwóch użytkowników, ich komunikacja odbywa się przez czarną rurę, niedostępną z zewnątrz. I klientka to zrozumiała. I to jest właśnie edukacja. Mówienie do klienta jego językiem. Nie używanie fancy zwrotów i tak dalej, i tak dalej.
Jak z czasem? O, super. Słuchajcie, tu są namiary na mnie. Gdybyście potrzebowali, odezwijcie się. Ja się dzielę swoją wiedzą. Jeśli mogę coś zarobić, to też chętnie zarabiam. Natomiast absolutnie najistotniejsza kwestia to jest dawanie wiedzy. Tak? Ja mam taką wiedzę, że jeśli będę ją trzymał w sobie, to tak naprawdę nie zmienię świata. Tak? Ja mam trochę taki kompleks, że bardzo chcę zmienić świat, mam misję. I na koniec, przed pytaniami, bo będziemy mieli czas na pytania jednak, ten QR code nie prowadzi do żadnej witryny, która jest niebezpieczna, od razu mówię. To jest link do ankiety na Google Formach, gdzie możecie ocenić moją prezentację. Jest mi to bardzo potrzebne, więc będę wdzięczny, jeśli to zrobicie. Ponownie, to nie jest trik z niebezpiecznika, że Piotr Konieczny na scenie pokazuje QR code i po 10 minutach mówi, że na QR code weszło 100 osób. Tak naprawdę w ciemno. Mogło być tam absolutnie wszystko, tak? Będę wdzięczny za ocenę. Dobra, zostawię. Słuchajcie, dzięki za wysłuchanie. Mam nadzieję, że nie było aż tak źle. Czy macie jakieś pytania? Słyszałem, oczywiście wszyscy widzieliśmy, tak, że głównie opierałeś się na WordPressie, a jakieś inne CMS-y, na przykład utrzymywania stron, wiesz, e-commerce, sklepy internetowe. Okej. Okay. Takie bardziej zaawansowane. No, sądzę, że WordPress by sobie nie poradził, nie? Nie, właśnie jeśli chodzi o poradzenie sobie z e-commerce'em na WordPressie, zasada jest prosta. Musi być dobrze zrobiony e-commerce. Jeśli jest dobrze zrobiony e-commerce, on wytrzyma ruch. Każde inne wytłumaczenie pod tytułem WordPress z WooCommerce nie nadaje się do e-commerce, bo to jest CMS blogowy, nie jest prawdziwe. Takie stwierdzenia są produkowane przez twórców innych rozwiązań, którzy nie znają WordPressa. Kluczowa kwestia jest w jakości kodu. Jeśli jest dobra jakość kodu, zgodno z dobrymi praktykami WordPressa, naprawdę ten ruch nie ma znaczenia. Tak? I nie ma też znaczenia na przykład liczba produktów. Nie. To są rzeczy, które są kompletnie bez znaczenia, jeśli są dobrze napisane. Jeśli chodzi o inne rozwiązania. Przez wiele lat siedziałem w Preście, PrestaShop, typowy sklep internetowy, ale mówiąc szczerze, w którymś momencie uświadomiłem sobie, że Presta jest pisana przez Francuzów dla Francuzów. Co się za tym kryje? Jakość kodu i skomplikowanie jest typowo jak francuskie spaghetti. Tam dużo się dzieje, tam jest Hello World zajmujące 20 linijek. Po prostu męczenie się z własną analizą kodu, żeby napisać cokolwiek, w którymś momencie zaczęło mnie dosyć mocno irytować i porzuciłem po prostu to rozwiązanie. Natomiast jakieś benchmarki mówiły mi na testowej Preście z 4 produktami, że tam ruch idzie w kosmos, tak, na minutę. Więc jakby, bo słuchajcie, Lightspeed jest trzecim najpopularniejszym serwerem www na świecie. Pierwszy jest Apache, drugi jest Nginx, trzeci jest Lightspeed. Natomiast Lightspeed w podstawowej konfiguracji jest o wiele szybszy od Nginxa, a Apache to w ogóle, wiecie, w rezerwacie, tak? I kluczowa kwestia jest taka, że dobrze skonfigurowane środowisko, każde rozwiązanie będzie w stanie uciągnąć, tak? Ale to musi być dobrze skonfigurowane środowisko, tak? Po prostu. Czy odpowiedziałem na twoje pytania? Tak. Jeszcze mam pytanie odnośnie nowych klientów, którzy oczywiście przejdą rekrutację u ciebie. To musi być strona u przyszłego klienta na WordPressie, czy jednak to może być jakieś inne CMS? Bo na pewno imigracja trwa, prawda?
Powiem tak. Uptime'a można sprawdzać każdej witryny, więc tu jest jakby ok. Rollbar można podłączyć PHP-em, czy Pythonem, czy czymkolwiek innym, też będzie działał, tak? Nie będę robił aktualizacji, ale będę robił backupy, tak? Backupy, no i w sumie też bym mógł się nauczyć robić jakieś, napisać skrypt aktualizujący, robiący testy wizualne i funkcjonalne rozwiązania. O jakim CMS-ie myślisz? Konkretnego wersji CMS-a i nazwy to nie znam, tak? Tylko pytam, czy konkretnie opierasz się tylko na WordPressie, czy jednak bierzesz pod uwagę migrację z innych CMS-ów? Weźmy, że to jest typo 3, tak? Jest coś takiego, jest Laravel. Tak, biorę to pod uwagę. To jest kwestia tej witryny, tak? Tak jak mówiłem, nie zamykam się, preferuję, bo lubię, tak? Bo gdzieś tam żyję z WordPressem dłużej niż ze swoją żoną obecnie. Gdyby nie Joomla, dokładniej. Jakby w ramach audytu poznaję rozwiązanie klienta i staram się przeszczepić to, co oferuję na WordPressie, do tego klienta, tak? Może to wymagać na przykład 10% wyższej opłaty rocznej albo 20% niższej opłaty rocznej, bo będzie mniej do pracy. Tak? Natomiast trzon jest jakby CMS independent. Backupy 3 miesiące przechowywane wstecz w 3 różnych lokalizacjach, w 2 lokalizacjach, lokalizacjach innych niż serwer, 1 lokalizacja online, tak? Offline, przepraszam. To dotyczy każdego katalogu na serwerze, tak? Uptime można mierzyć. Testy funkcjonalne, Selenium na przykład, czy Puppeteer, nie wiem jak to się wymawia, też jest rozwiązaniem, nie jest rozwiązaniem dedykowanym do WordPressa, więc testy wizualne też mogę robić, tak? Testy funkcjonalne, znowu, jest Selenium, tak? Jest, mam wrażenie, niedoceniany przez wszystkich curl, który potrafi robić magiczne rzeczy i je automatyzować, a mimo wszystko ludzie jakoś tam, nie wiem, nie za bardzo, tak? Więc, a aktualizacje to jest pewnie jakaś funkcja wykonująca inne funkcje ściągające coś, tak? To wszystko można poznać, no. Więc jakby lubię WordPressa, preferuję WordPressa, ale jakby znowu mogę zrobić usługę skrojoną dla tego klienta, bo nie idę w masówkę, tak? Po prostu. Okay. Dziękuję. Dzięki. Czy są jeszcze jakieś pytania? Tak, mamy czas jeszcze na jedno pytanie, więc... Zdarza ci się, a jeśli tak, to jak często, że dzwonią do ciebie albo piszą klienci, którzy zostali zbanowani przez przypadek automatycznie? Mam tylko na hostingu jednego takiego klienta, to jest moja kuzynka, która mieszka w Hiszpanii na Teneryfie. I czasem... inaczej. Dosyć często zmienia sprzęty, z których korzysta i nie zawsze pamięta hasło i zawsze narzeka, że polityka haseł na moim serwerze jest przesadą, tak? Bo ja wymagam 20-znakowych haseł. Jeśli ktoś z was chce mieć u mnie hasło 8-znakowe typu QWERTY 1, 2, 3, 4, 5, 6, nie, to już jest, nie jest 8 znaków, to jest 12 znaków, no to ja po prostu odsyłam do listy 100 tysięcy najczęściej używanych haseł zrobionych na podstawie różnych wycieków. Tam sprawdź swoje hasło, ile użytkowników z wycieków używało tego hasła, tak? Dlaczego? Ponieważ jakby to jest trochę taki ekosystem, gdzie jeśli każdy będzie zdawał ciała z bezpieczeństwem,
począwszy ode mnie, to nie ma prawa się utrzymać w kupie sensowności, tak? Jest to prawda separacja witryn, która w dzisiejszych czasach uważam nie jest już wystarczającym zabezpieczeniem przed przeskakiwaniem różnych dziwnych rzeczy pomiędzy katalogami na serwerze i tak naprawdę moim zadaniem jest utrzymanie wszystkich witryn w stopniu jak najbezpieczniejszym, bo wtedy całość jest też bezpieczna. Tak? Może jeszcze jedno pytanie. Ostatnie. Ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Słuchajcie, lubię liczbę 3. Potrzebuję 3 pytań. Ja jedno wysłałem na czacie. Aha. Okej. No dobra. To już tutaj kończymy. Wielkie bywa. Dzięki. Dziękuję bardzo. Miłoszu.